Drodzy przyjaciele, z wielkim szacunkiem witam Was. Dzisiaj daję przykaz bardzo ważny dla nas wszystkich od Galaktycznej Federacji Światła. Witajcie drodzy ziemianie. Dzisiaj przybyliśmy do Was z misją dostarczenia prawdziwej informacji o naszej pomocy ludzkości podczas zniesienia. A teraz... W imieniu Rady Starszych Konstelacji Pliat rozmawia z Wami dowódca Floty Pliat, która jest częścią Flotyli Galaktycznej Federacji Światła pod przywództwem Asztara Szerana. Widzimy, jak wiele informacji rozprzestrzenia się teraz w internecie w naszym imieniu. Niestety, Ogromna większość takich wiadomości jest podyktowana przez istoty astralne, które grają na zaufanie Ziemian do przedstawicieli konstelacji Plejady. Naprawdę jesteśmy Wam najbliżsi, zarówno pod względem wyglądu, jak i po zawartości wewnętrznej, z tą różnicą, że jesteśmy w przestrzeni piątego wymiaru, a niektóre z naszych planet. Są już w szóstym wymiarze. Mimo to, teraz na Ziemi wcieleni są także nasze przedstawiciele, którzy wybrali misję pomocy ludzkości w przejściu, dobrowolnie schodząc do świata trzeciej gęstości. Niektórzy z nich zachowały pamięć o swojej przynależności do Plejad i są w stałym kontakcie z nami. Inni ucieleśniają. Wymazaną pamięć o ich pochodzeniu, ale mimo to uważnie monitorujemy ich ziemską ścieżkę i zabezpieczamy je z subtelnej płaszczyzny, co pomaga im utrzymywać wystarczająco wysokie wibracje. Dlaczego to Wam mówimy? Przede wszystkim chcemy, abyście wiedzieli, że wszyscy jesteśmy jednością. I tak bardzo połączenie ze sobą na poziomie DNA jako boskie istoty, chociaż jesteśmy obecnie w światach o różnej gęstości. Po drugie, jako członkowie Galaktycznej Federacji Światła, zobowiązaliśmy się do nadzorowania Ziemi i pomagania Ziemianom pokonywać ostatnie przeszkody podczas przejścia do piątego wymiaru. A teraz. Kiedy nadszedł dla Was moment krytyczny, robimy wszystko, co możliwe, aby zapobiec inwazji obcych na Waszą świadomość i ciało fizyczne. Korzystając z naszych technologii, staramy się maksymalnie zneutralizować nanocząsteczki, rozpylane wszędzie, zmieniając ich strukturę energetyczną. Dokładamy, również wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego na ludzi. Ale nie jesteśmy w stanie wywrzeć bezpośredniego wpływu na czipy i na nacząstki już prowadzone do ciał ludzi, które są odbiornikami kierunkowego promieniowania elektromagnetycznego. Dlatego prosimy Was, drodzy bracia i siostry, Abyście zrobili wszystko, co w Waszej mocy, aby zapobiec powszechnym szczepieniom i czipowaniu, które są teraz przygotowywane przez rząd Cienie, który stara się utrzymać władzę na Ziemię. Bardzo ważne jest, aby była to Wasza, dokładnie przemyślana i świadoma decyzja. I wiemy, że teraz można znaleźć wystarczająca ilość informacji na temat planu rządu światowego. Bardzo byśmy tego chcieli, żeby w tym kluczowym momencie wszyscy pracowaliśmy razem. Wy na planie fizycznym, a my na subtelnym. Tylko w ten sposób możemy zneutralizować wszelkie przystępcze działania mające na celu zniszczenie boskiej esencji człowieka i przekształcenia go w elektroniczną marionetkę kontrolowaną przez ciemne siły, które przyjęły władzę na Waszej planecie. Wierzymy w Waszą mądrość i stanowczość ducha i nie pozostawiamy Was w trudnych czasach. Wasze bracie, galaktyczne plejadzianie rozmawiali z Wami Przyjęła Marta, czytała Irina. Moi drodzy, ja chcę dodać parę słów od siebie na temat tego przykazu, dlaczego po raz kolejny zwracają się do nas o świadomy wybór. Wy widzicie wokół siebie, co się dzieje na ulicach jeszcze do tej pory i wszędzie niektórzy ludzie, jak mi się wydaje, już nie zdejmą ani maseczki, ani rękawiczki do końca swojego życia. Już tak na straszenie, i uwierzcie mi, że będą stać kolejki po szczepionki. A wy świadomie macie podjąć swoją decyzję i nie bać tego, czym straszam, bo doskonale wiecie o tym, że tylko Wasz poziom świadomości może zapobiec wszystkim. Straszenia, i Wasza decyzja nie będzie u nas przymusowego szczepienia, osób starszych. Także będzie Wasz wybór, a jaki wybór dokonacie, to zależy oczywiście od Was, od Waszej świadomości. I jeszcze co chciałam m, krótko powiedzieć, właśnie o plojedziancech. Miałam Taką sytuację w życiu, gdzie spotkałam się z pewnymi osobami, i one stali tak obok siebie. Ja patrzę na nich, na ich oczy, na ich oczy. I pytam. A skąd jesteście? A oni mówią do mnie, że z Warszawy. Ja mówię ja nie o to pytam. Skąd? Przybyliście tu na ziemię, bo nie jesteście stąd. A one najpierw spojrzeli na siebie. To były było dwie dziewczyny i, i dwóch chłopaków. A skąd ty jesteś? Zapytali mnie. Ja mówię, przecież po oczach widać, że nie jesteście stąd. Byli trochę troszeczkę takie spieszenie. My jesteśmy splejat. Ja mówię, przecież to widać. Także Miałam kontakt tak powiem, osobisty, wspaniale, po prostu niesamowicie. A to mówię, to czuć, to widać. Nie wiem, jak Wam przekazać to, to odczucie, że to nie, nie, stąd, nie stąd pochodzili te, te osoby, te ludzie, fantastyczne zresztą. Także tak miałam. Jeszcze raz mówię, takie szczęście mieć bezpośredni kontakt i rozpoznać ich, bo ich wśród nas jest wielu. Tylko mówi, ja miałam z nimi bliski kontakt i to było od razu wiadomo, że one nie są stąd, nie, nie z tej planety, tak powiem. No, także coś cudownego. Z Wami była Irina.